Witam w kolejnym zestawieniu. Została wybrana w głosowaniu mięta. Także 11 zapachów z miętą, które wyróżnię. Mięta, którą mam, Etali de Rouge, Someone Like You, You or Someone Like You. Bardzo lubię ten zapach i to jest taka herba freska z Guerlain, ale taka mniej słodka, taka bardziej przestrzenna. Taka i na lato, i na upały. Mięta, którą miałam, mięta z Acro. Tylko pierwszy zapach tej marki, który poznałam, który miałam w postaci flakonu, najpierw dekantu i to jest taka bardziej mięta roślinna, taka bardziej botaniczna, taka bardziej ogrodowa, ale nie za zielona, nie za ostra, taka ładnie zielona. Mam tę miętę, Kiki di Marineris, Melancholia, ale dla mnie jednak ostatecznie, aktualnie jednak za słodko. I teraz zobaczmy, co tutaj daje taki efekt. Nie wiem, co daje taki efekt, bo tutaj nie ma typowo no, takich powiedzmy słodkich, ale jednak za słodko. Wcześniej ten zapach był dla mnie jakiś taki trochę sentymentalny, trochę przenoszący jakieś wcześniejsze czasy, ale jednak trochę teraz tak za słodka, bo nie do końca. Kolejną miętę, którą tutaj mogę wskazać, to mięta Dirty z Lasha. Mam flakon, to jest taka mięta bardziej ostra i taka w ogóle jest to... Mięta, no nie wskazują, bardziej roślinnie, ale taka trochę w stylu wycofanych kerosin kreaturę, czy kreaturę, która za nimi tęskni, czyli takiej bardziej mięty, trochę w stronę nie tyle gumy do rzucia, to bardziej takie pasty do zębów. Natomiast, no trochę bardziej pasuje niż kreatur. Ciekawy, intrygujący, chociaż specyficzny. A to jest ten zapach właśnie, gdzieś tam miałam z nim styczność, miałam jakiś tam dekant. Tutaj mamy też takie nuty raczej roślinne, ale tak jak mówię, efekt jest taki... Aj, może wiem dlaczego w stronę pasty doznałam, może przez szałwie. Bo szałwia się kojarzy z jakimiś różnymi pukankami do jamy ustnej i tak dalej. A zaraz zobaczmy z ciekawości, czy to też była szałwia. No są jakieś inne zioła. No dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej. Zdecydowanie muszę tutaj wyróżnić cudowną mentafolię, której to mam flakonik, który to unikat Guerlain uwielbiam. Kocham ten zapach, dlatego że tego chyba mięty nie ma, ale wypisane, ale ona jest ewidentnie. Więc jest w nutach, w składnikach na pewno jest, bo jest przestrzeń, bo jest świeżość, bo jest powietrze, bo jest urokliwość, bo jest taka sentymentalność. Jest taki niesamowity powiew i taka niesamowita lekkość tego. I tu nie ma mięty jakiejś ostrej, nazbyt zielonej, botanicznej. Tu nie ma mięty jakiejś strony gównorzucia, pas do zębów. Nie, to jest po prostu piękne, miętowe powietrze zainspirowane tym zapachem. Stworzyłam właśnie swój też taki klimat przepięknego, przestrzennego powiewu lekko-miętowego. Aire de menta, powietrze miętowe. Też tak się zastanawiam, gdzie mam jeszcze wskazać niuans mięty. Niuans mięty też pojawia się w moim zapachu Salva Vides, czyli koło ratunkowe na lato, na upał, ale tam mamy też liść porzeczki, tam mamy ogrom cudownych, naturalnych ekstraktów cytrusów, więc mi różowy grejpfrut, cudowny, wytrawny, goryczkowy. Także Aire de Menta bym wskazała. Wskazałabym właśnie ten zapach Salva Vides, to jest 2. No i pojawia się mentafolia 3, Dirty z Lasha 4, Kreatur Kerosin 5, Melancholia 6, Acro 7, Someone Like You 8. Tego zapachu kiedyś miałam dekant, ale tu była specyficzna mięta. Ja już do końca nie pamiętam tego zapachu, ale tu była taka unikalna miętowość, specyficzna miętowość. Myślę, że jak ktoś poszukuje jakichś ciekawostek miętowych, to może ten zapach mieć na uwadze, bo właśnie coś z tą czekoladą. Ale mi osobiście coś nie do końca pasowało. Tak patrzę, przeglądam właśnie, jakie zapachy są wskazywane jako mięte, żeby zobaczyć, które ja poznałam, ale które koniecznie chciałabym tutaj wskazać, bo niektóre poznałam, ale niekoniecznie tutaj bym je tak mocno wyróżniała i tak dalej.
Mam flakon Huberta, ale ja go generalnie nie odbieram miętowo, odbieram go chłodno. Oczywiście mięta też można dać chłód, ale jednak trochę inną stronę to odbieram. Boreal kiedyś poznałam, to był taki las, ale on był właśnie taki przez te zioła inhalacyjne. No, możemy go dać. Ale nie wiem, już mam tych zapachów wymienionych, bo o, tak poznałam. I tu faktycznie jest dużo mięta, jest też trawa, nie trawa, ale jednak ta mięta mocno całość efektu tutaj zdominowywała i się mocno wybijała. Ale ładna, ładna mięta. O, to jest ciekawa mięta. Miałam kiedyś w sumie sporo mililitrów i to jest taka mięta z czymś takim kontrastowym. Więc to jest przykład takiej mięty właśnie ciekawostkowej, innej, jednak to jest inaczej podane niż większość, co my kojarzymy z klimatem miętowym. O, tu zobaczyłam za mojito. To przypomniało mi się oczywiście, że Róż Ban Róż, Alegria. I zaraz sobie... Trochę miętowości czułam w tym Gutal. Dobrze, więc tak, na pewno ten zapach, ładna taka słodkawa mięta, ale taka słodycz tej mięty na przykład nie jest dla mnie problematyczny, tak jak już mnie zaczyna męczyć od jakiegoś czasu w tej melancholii Liquid Imaginaries. Oprócz tego, no mówiłam o herba fresca, że herba fresca, ale jednak wolę klimat Salmon Lake'u i jego wyróżniłam. Natomiast są takie klimaty, na przykład Comme des Garçons Nomad Tea. Nie wiem, czy tam jest mięta. Może jest tak jak z melancholią. Może nie melancholią, tylko z mentafolią. Że w mętach nie ma, ale w efekcie jest. Bo ja ten zapach pamiętam jako taką herbatkę miętową i jest mięta. Po prostu tam nie wszystkie pokazują, jak się to kliknie. I właśnie to bym wskazała, bo to jest taki klimat miętowej herbatki, taki trochę... My mieliśmy takie mocno ulubione miejsce z taką kuchnią francusko-afrykańską, na przykład tam była taka podawana, znaczy podawana, no można sobie zamówić taką właśnie, nie pamiętam nazwę, ale smawialiśmy w sumie niejednokrotnie taką herbatę marokańską, która właśnie była taka słodkomiętowa. I tak jak ja nie lubię za bardzo słodkich napojów, to ta herbata słodkomiętowa mi smakowała, muszę przyznać. I w bardzo w takim stylu jest zapach L'Herbolario. Tylko teraz, żebym ja tą nazwę namierzyła, to sobie muszę tak wejść. Mam flakonik, ale powiem szczerze... O! Ten. Jest mięta wodna tutaj, ale generalnie jest też taki właśnie efekt, jak w tym Comme des Garçons Nomad Tea. Dobra, trzeba policzyć. Więc Aire de Menta oraz Salwa Vitas. L'Herbolario to jest 3. Comme des Garçons 4, Meo 5, Rost Rose 6, Swimming Pool 7, Kryptomint 8. O, jeszcze te powinnam tak naprawdę. Mówiłam ostatnio w omówieniu o morze właśnie tej mięcie. To by było 9. Ment Fresh. Poznałam ostatnio w Galilu. Ładnie pleciona taka świeżość i przestrzeń mięta. Ile już było, nie wiem. No i właśnie tutaj trzeba policzyć. Etat raz, akro 2, melancholia 3, kreaturę 4, ment... mentafolia 5, lasz 6, 7, 8, 9, moral też tutaj ten las z ziołami, z chłodną miętą. No dobra, liczymy jeszcze raz. Dwa moje zapachy, dwa moje ekstrakty. Powietrze miętowe Aire de Menta oraz koło ratunkowe nalatu na upał, czyli Salwa Vidas. Foglie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17. Oczywiście to nie są wszystkie mięty. Tylko, że jakbym się zastanowiła, to bym wskazała więcej. Bo 17. No oczywiście herba freska to jest 18. Jest też z alwerną mięta. 19. To może chociaż dobić do oczka. No to musimy myśleć jeszcze dalej. No oczywiście mogę wskazać kawę z miętą, były różne wersje, które stworzyłam. Dlatego, że była taka kawa z miętą, ciasteczko miętowe, korzenne. Ale też był taki zapach kawa, mięta, wiosna. Więcej tej mięty, więcej tej świeżości, przestrzeni zieleni i tak dalej. No i w tym momencie trzeba już ma oczko. Ale to i tak nie wszystkie kwestie miętowe, bo z miętą można wskazać jeszcze dużo, dużo więcej.